mnie rozepną? Którzy? Ale ja mam kolano. Chyba, że woli, żeby co innego ci zrobili. Kogo chcesz zawołać? Twojego kolegę. Zapraszamy, ja kolegów, słuchajcie, człowieku. Dwóch bonusowych zawodników main eventu. Zresztą Sylwek też nie ma. Tomasz! O! Na szczycie jest samotny! Co to jest? Dobrze, to tak, dzień dobry, witamy Tomka Olejnikę, witamy Wojtka Gole. Ale stop! Siema, siema. Co ty się odpierdolę? Dawno no właśnie, ja też nie do końca wiem, wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem. Gdybym, coś ty wymyślił. Gdybym coś pomylił, to mnie poprawcie, panowie. Co jeżeli myśli? Ty coś narzekasz teraz, czy to? Ja cię kurwa nie znam, kim ty jesteś w ogóle? No ja cię akurat kojarzę, ale... No ja się domyślam, czy mnie kojarzysz, a ja ciebie nie chuj. No to teraz siema, Tomek, jest. Wy jesteście, panowie, w jednym zespole. Tomek, Tomasz, miło mi. Tomek, a co taki blady jesteś, kurwa? Taki make-up mi zrobili. Tak, make-up, kurwa. A co ty się do mnie teraz przypierdzielasz tutaj, ty? Ty w proszku się myłeś? Słuchajcie, ja go przedstawię, to jest największa, Sebastian. To jest druga pizda po waleni. A słuchajcie, co do tego walenia, to na wstępie chciałbym powiedzieć, że po tej walce 9 już nie będzie drugiej pizdy, lecz pierwszą największą pizdą w Polsce będzie Wojtek Gola, jak dostanie na dziurę 9. Ty, grudnia, ale poczekaj, to poczekaj, to zrobimy tak, że jeżeli ty wygrasz z Golą i z Wardęgą, to ja cię napierdolę. To poczekaj, może dajmy wytłumaczyć widzom, panowie, bo widzowie jakby mogą trochę nie wiedzieć. Mamy Tomek, bo widzowie ja mam mogą współpracować troszkę... z tobą? Tomek, a to... Cię chyba pojebało! Poczekajcie!